Jeszcze tak w trakcie meczu zapomniałem w ogóle, że takie całość jest jak skręcony staw, więc... W obronie mieliście dzisiaj więcej pracy chyba niż przy konwiktorskiej z Polonią. To znaczy tak, działo się trochę pod naszym polem karnym. Szczerze mówiąc, to jak nie pamiętam kto był, tak był w Kopo Markowski. Tak. To już miałem takie przeczucie, że padnie bramka. Na szczęście było tym razem po naszej stronie. Wybroniliśmy te 1-0, 3 punkty, no a myślę, że lepiej zdobyć 3 punkty po niezbyt ładnej grze niż przegrywać po pięknej. Już mamy ich trochę 7-17, więc to nie jest złym wynikiem. Witam serdecznie trenerów obu zespołów, trener Górnika Henryk Kasperczak i trener Jagiellonii Michał Prowierz. I prośba do obu trenerów o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Powiem szczerze, że liczyliśmy na lepszy wynik. Niestety powtarza się to, co było w poprzednich meczach, brak skuteczności. Ten zespół w tej chwili ma brak zaufania do tego, co robi, szczególnie pod bramką. Tutaj zawodnicy tacy jak Zachorski czy Pitry, Madejski, nie mogą się odblokować w tej chwili. Liczymy na to, że to może jeszcze w tej rundzie będzie. Chciałbym z całego serca, bo ten zespół dużo serca też wkłada w to, co robi na boisku. Niestety piłka jest tak stworzona, że ten, kto popełni więcej błędów, ten przegrywa. Myśmy tak zrobili dzisiaj. Znowu błąd indywidualny, rzut karny. No i zakończyło się 1-0. Żałuję bardzo, bo przyjechaliśmy tutaj jak zawsze po zwycięstwo, bo tak ta drużyna zaczyna się tworzyć i tak gra, żeby wygrać. No niestety nie udało się, chociaż tych okazji mamy i powtórzę jeszcze raz, że te okazje teraz jest coraz więcej. Niestety nie wykorzystujemy ich i to na końcu się mści. No, chciałem pogratulować zwycięstwa Jagiellonii. Myślę, że z tymi 17 punktami na pewno będzie jeszcze większe zaufanie do tego, co robią. My niestety mamy trzęsiawkę, mamy trochę presję. Oczywiście już wiadomo, że gramy w tej chwili o utrzymanie. Będziemy chcieli w tych ostatnich meczach, które mamy, szczególnie z Krakowią, z Polonią Warszawską, no i później mecze rewanżowe z Bełchatowem i z Jagiellonią, ostatni mecz. Będziemy chcieli uciłać punktów, żeby jednak ta drużyna mogła troszeczkę spokoju się przygotować do następnej rundy wiosennej. Także żałuję, ale taki jest sport. Wygrała drużyna, która także była na boisku, która chciała wygrać też. Także gratuluję jeszcze raz i wszystko najlepszego. Myślę, że trener powiedział tyle trafnych tu opinii, jeżeli chodzi dotyczących o mecz. Także dla mnie, ja chciałbym dzisiaj w szczególności podziękować naszym kibicom, którzy dzisiaj byli naszym 12 zawodnikiem i w tych trudnych momentach wiem, że nie wszystko nam wychodziło tak, jak byśmy chcieli, ale nie gwizdali, pomagali nam i to jest dla mnie najistotniejsze, a jutro już nikt nie będzie pamiętał tego, jak to było, tylko najważniejsze jest to, że uciekamy z tego dołu, że robimy punkty i teraz dzisiaj wypada nam się pocieszyć z tego zwycięstwa, które jest bardzo ważne, a przygotowywać się do meczu sobotniego, żeby w zupełności zapewnić sobie spokojną zimę. Jeszcze raz zawodnikom również, że mimo wszystko, mimo tego, że mamy tyle meczów za sobą, że graliśmy te mecze, walczymy i teraz graliśmy na liderze, gdzie kosztował nas ten mecz mnóstwo sił, dzisiaj też walczyli, także jeszcze raz dziękuję kibicom i zawodnikom za to, że te spotkanie wygrali, bo to jest najistotniejsze. W piłce nikt nie będzie pamiętał, jak zespół spadnie, czy grał pięknie, czy grał super, tylko ile zdobył punktów, na którym jest miejsce. Dziękuję.